Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na recenzję filmową filmu pod tytułem Dream Scenario. W roli głównej Nicolas Cage. Słuchajcie, jak ja lubię tego aktora. Lubię Nicolasa Cage'a. On gra czasami w takich bardzo oryginalnych filmach. Przypomina mi się Dzikość Serca. Czy poprzedni jego film, gdzie recenzję macie na moim kanale. A tym razem też film jest bardzo zaskakujący i ciekawy. On jest reklamowany jako pomieszanie komedii z fantastyką, coś w tym rodzaju. Powiem Wam szczerze, że kiedy zobaczyłam zwiastun tego filmu w kinie, to on tak mnie zaciekawił, że pomyślałam, muszę ten film koniecznie zobaczyć, bo to jest coś innego. No i jakie wrażenia po filmie? Nicolas Cage jest znakomitym aktorem. Nie boi się, słuchajcie, różnych ról, wcielać w różne role, nie boi się oszpecić do filmu, wyglądać też gorzej niż normalnie, to jest przystojny według mnie facet, a tutaj dał się po prostu trochę tam oszpecić do tej roli i jest w stanie zagrać według mnie no wszystko. Dobrze właśnie odnajduje się w takiej mieszance gatunkowej i ten film taki jest. No i o czym on opowiada, to możecie też zobaczyć w zwiastunie. Opowiada on o facecie, na imię ma Paul, jest profesorem akademickim. Przeciętniaku, nudny, zwyczajny facet, słuchajcie, nic nadzwyczajnego, który prowadzi te zajęcia dla swoich studentów i tam na tych zajęciach mało jest osób, takie średnie zainteresowanie tymi zajęciami. On prowadzi takie przeciętne życie. Niczym ten gościu się nie wyróżnia. No i tutaj nagle okazuje się, że on zaczyna się śnić wielu osobom. Tych osób jest coraz więcej w różnych krajach i staje się ten człowiek, nie wiadomo dlaczego, on się śni tym osobom, to jest trudno do wyjaśnienia. Dlaczego akurat on, taki przeciętniak, staje się przez to bardzo, słuchajcie, sławny. No i reklamowany ten film jest między innymi jako komedia. Pokazane są fajne, słuchajcie, urywki tego filmu, śmieszne, ale według mnie to nie była komedia. Dla mnie to był dramat, bo jest pokazane, słuchajcie, życie zwyczajnego człowieka, który się zmienia niezależnie od niego, na to nie ma wpływu. On nagle staje się bardzo znaną osobą, tylko słuchajcie, on nie ma wpływu na to, jak się śni tym ludziom. No i to prowadzi do pewnych, wam tu nie będę zdradzać, komplikacji w jego życiu. Ten film jest bardzo dobry socjologiczny, pod względem socjologicznym, słuchajcie. On pokazuje, jak działa tłum, jak reagują ludzie na rzeczy takie irracjonalne, jak ludzie podążają za tłumem, jak oceniają inne osoby. No słuchajcie, fajne studium po prostu pokazane jest w tym filmie człowieka, takiej słuchajcie zbiorowości ludzkiej, wręcz takiej histerii ludzkiej. Powiem Wam, pod tym względem ten film jest bardzo interesujący i warty uwagi. I wcale to nie jest taka głupia komedyjka, na której człowiek pójdzie i się pośmieje, bo w kinie za bardzo nikt się nie śmiał, bo no, to jego życie ulega wielu komplikacjom, tego pola, i na początku jest wesoło, są jakieś perspektywy, a później, no nie będę Wam zdradzać, ale to się wszystko komplikuje. A on za bardzo na to, jak zachowują się inni ludzie, w stosunku do niego nie ma wpływu na to. Więc słuchajcie, fajne studium ludzkiej psychiki, i zachowania tłumu. Film bardzo ciekawy, Nicolas Cage, znakomity aktor, grający w filmach niekonwencjonalnych, nie bojący się takich filmów. Tutaj dał się
wygolić sobie tą połowę włosów, ubrać się w jakieś takie nudne ubranko, no po prostu dał się, co to mówić, oszpecić, nie bojący się tego, nie grający tylko swoim wyglądem i urodą, ale też osoba, aktor bardzo utalentowany, bardzo świadomy po prostu no, z całej tego swojego, tej sztuki aktorskiej. Cóż mogę wam powiedzieć, jeżeli lubicie filmy, które są inne, które są zaskakujące, ale nie spodziewajcie się też bardzo dużo jakiegoś tam śmiechu na tym filmie, mimo że to pisze komedia. Jeżeli chcecie no, zobaczyć, jak tam zachowują się ludzie pod wpływem różnych sytuacji, no to zachęcam do pójścia do kina. Ja poszłam, bo byłam ciekawa kolejnej roli Nicolasa Cage'a, ja tego aktora uwielbiam. I według mnie każdy jego film jest inny, każdy film jest zaskakujący. Nie wiadomo właśnie, jak się skończy. Te jego filmy są właśnie pod tym względem ciekawe w większości, że nie wiadomo, jaki będzie koniec tego filmu, bo zazwyczaj jak idziemy na jakąś komedię romantyczną, wiadomo, już się skończy dobrze. Jak idziemy na jakiś kryminał, to też tam się coś rozwiąże. A on gra w takich filmach, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie koniec i to jest, i jak się potoczy historia. To jest dla mnie zawsze ciekawe. Zapraszam was na inne recenzje filmowe. Dużo wchodzi teraz świetnych filmów do kina. No i słuchajcie, jak zwykle życzę wam cudnego, wspaniałego dnia. Zostawcie jakiś komentarz, jak nie macie czasu, uśmiech, serduszko. Na razie, cześć!